żebrać, nie? Więc zawsze prosiłem ojca o 5 zł. Nie było sensu więcej. 5 zł to był limit, żeby zabawić się na mieście. I zawsze sytuacja wyglądała tak samo. Przychodził na mnie kumpel, czekał w przedpokoju, ja wiązałem buty. Mój ojciec przechodził przez przedpokój, ja go wtedy pytałem o ten hajs. I on zawsze reagował tak, jakbym powiedział najbardziej idiotyczną rzecz w życiu. Ja mówię, tato, daj 5 zł. Ile?